Panie, w naszych sercach. Ojcze, nasze serca należą do Ciebie, Panie. Bądź uwielbiony, chwalimy Cię i uwielbiamy, oddajemy Tobie cześć, Panie, naszym życiem, naszym ciałem, naszym umysłem, Panie. Chcemy postępować w sposób godny Ciebie, żeby się Tobie podobać, Ojcze. Halleluja, alleluja, alleluja. Dzięki Ci, Jezu. Dzień dobry, po raz drugi. Czy jest ktoś tutaj po raz pierwszy z nami? Nie widzę. Wszystko starzy bywalcy. Pastorzy usługują w miejscowości Floryniec-Zdrój. Tam usługują, odpoczywają trochę od nas też. Należy im się chwila oddechu. Także pomodlimy się o ochronę krwi Jezusa. Dla nich błogosławione ich wejście i wyjście. I dziękujemy za aniołów, Panie, którzy ich strzegą. Dziękujemy Tobie za Jezusa, za Jego krew i za ochronę. Poproszę, dzisiaj mamy dwie ofiary, także poproszę Agnieszkę teraz. Agnieszka zbierze dziesięciny i ofiary, a potem co się będzie działo, to nie wiem, Duch Święty powie. Amen. Witam Was wszystkich. Będziemy zbierać dziesięciny. Kiedy myślę o dziesięcinach, o ofiarach, to zawsze dotyka mnie to, że Bóg jest największym dawcą i tak naprawdę nie możemy Mu nic dać, czego byśmy najpierw od Niego nie otrzymali. I chciałam, żebyśmy dzisiaj przeczytali historię z pierwszej Kronik, 29 rozdziału. Od 13 wersetu. To już jest schyłek życia Dawida, króla Dawida. I jego modlitwa. Więc teraz, Boże nasz, składamy Ci dzięki i wielbimy chwalebne imię Twoje. Lecz czymże ja jestem i czymże jest mój lud, że możemy ochotnie składać Tobie dary? Wszak od Ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z Twojej ręki mamy. Gdyż pielgrzymami jesteśmy przed Tobą i przychodniami, jak wszyscy ojcowie nasi, jak cień są dni nasze na ziemi beznadziejne. Panie, Boże nasz, całe to bogactwo, które przygotowaliśmy, aby zbudować przybytek dla świętego imienia Twego, z Twojej ręki pochodzi i Twoim jest to wszystko. Wiem też, o Boże mój, że Ty badasz serce i masz upodobanie w prawości. To też szczerym sercem złożyłem w darze to wszystko. Teraz zaś widzę, że Twój lud, który tutaj się znajduje, z radością i ochotnie Tobie składa dary. Panie Boże, ojców naszych, Abrahama, Izaaka i Izraela, zachowaj to po wszystkie czasy jako wyraz myśli i uczuć ludu Twego i umocnij serca ich w przywiązaniu do Ciebie. Także Dawid o tym pamiętał, że wszystko, co miał, pochodziło od Boga. I tak samo Izrael, oni ochotnie dawali. Oni się cieszyli, że mogą przynieść dary do świątyni. Dawali ochotnie i był to wyraz, jak mówił Dawid, uczuć i myśli. Więc jak gdyby z głębi serca dawali. I tak jak mówię, Dawid miał świadomość, że tylko pielgrzymami jesteśmy. Jesteśmy tutaj tylko przez jakiś czas. I tak jak to, co mamy, to pochodzi od Boga. Także pamiętajmy o tym. I jeszcze chciałabym, żebyśmy przeczytali od trzeciego wersetu ten rozdział do dziewiątego. Ponadto, ponieważ upodobanie mam w domu Boga mojego,
oddaję na rzecz świątyni Boga mojego to złoto i srebro, które jest moją osobistą własnością, oprócz tego wszystko, co przygotowałem dla przybytku świętego, mianowicie 3000 talentów złota z Ofiru, 7000 talentów srebra, szczególnie oczyszczonego, aby wyłożyć nim ściany gmachów, aby złote było to, co ma być złote, srebrne, co ma być srebrne, to wszystko, co ręcznie wyrabiają mistrze, a kto gotów dzisiaj okazać szczodrą dłoń dla Pana. I złożyli ochotnie swój dar książęta rodów i książęta plemion izraelskich i dowódcy nad tysiącami, setnicy i zarządcy mienia królewskiego. Złożyli na potrzeby świątyni Bożej 5000 talentów złota, 10000 złotych darejków, 10000 talentów srebra, 18000 talentów spiżu, 100000 talentów żelaza. A kto miał drogie kamienie, składał je w skarbcu świątyni Pana do rąk Jehiela. A lud radował się z tego, że tak ochotnie składali oni swoje dary, gdyż z całego serca składali te dary Panu. Również i Dawid, król, wielce się radował. Także pamiętajmy zawsze, żeby dawać serca Bogu, gdyż to, co mamy, i tak pochodzi od Niego. I dziesięciny ofiary to jest Boży sposób na zaopatrywanie Kościoła. Bóg w ten sposób zaopatruje sprawy Kościoła, a z drugiej strony uwalnia nas od chciwości, bo tak jak ktoś kiedyś powiedział, lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć. I tak samo odnośnie dziesięcin, lepiej mieć 90% z Bożym błogosławieństwem, niż 100% bez Bożego błogosławieństwa. Także zachęcam, zbierzmy ofiary. Halleluja, Boże Ojcze, dziękuję Ci. Halleluja. Dziękuję Ci, Panie, za każdą osobę, która z chętnego, ochotnego serca, Panie, daje Tobie dziesięciny i ofiary, Panie. Tak jak Słowo Twoje nas uczy, Panie, my chcemy być Tobie posłuszni. Halleluja, bo Ty, Panie, pragniesz, abyśmy byli, Panie, ulegli Twojemu Słowu, Twojemu prowadzeniu. Dzięki Ci, Panie, za Twoje błogosławieństwo nad życiem każdej osoby w tym Kościele, Panie. Halleluja. O tak, w imieniu Jezusa. Amen. Poproszę teraz Pawełka, podzieli się z nami dobrymi wiadomościami. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Powiem szczerze, trochę jest dla mnie to mały stresik, ale mam nadzieję, że dam radę. Chciałem Państwu opowiedzieć moje świadectwo, które miałem w zeszłym tygodniu. Jest to sen. Dobrze. Jest to sen, który miałem, który się składa z dwóch części. Pierwszy sen to jest spotkanie z Bogiem. Przyznam szczerze, wtedy byłem w trochę bardzo... Byłem w bardzo ciężkiej sytuacji osobistej i pierwsze, co ja pamiętam, to zaczęło się, jak zacząłem przez sen wypowiadać słowa modlę się w imieniu Jezusa. To pierwsze, co z tego, co pamiętam. I nagle pojawiłem się w bardzo jasnym pomieszczeniu, gdzie były dwie takie duże wstęgi falujących wstążek, które po prostu sobie falowały. I ja z tymi wstęgami zacząłem płynąć. Poczułem niesamowitą miłość, niesamowite uczucie, bo wiedziałem, że przyszedł do mnie Bóg i zacząłem z Nim jakby rozmawiać o sprawach osobistych, co przeżywałem, co robiłem złego, bo trochę rzeczy robiłem. I to była bardziej taka rozmowa ojca z synem. Dostałem trochę reprymendy, ale to jest niesamowite przeżycie, ponieważ spotkanie z Bogiem to jest coś niesamowitego. Ta Jego miłość płynąca jest nie do opisania. Ja bym mógł tutaj godziny opowiadać, jakie to było uczucie, ale nie dam rady. Spotkanie z Ojcem to jest coś niesamowitego i mógłbym
tak sobie pomyśleć, jakbym się od razu obudził, że to był sen, może to był zwykły sen, czy to było spotkanie z Bogiem, czy nie, mógłbym polemizować, ale druga część snu jakby utwierdziła mnie w tym, że to był jednak Bóg, bo stałem na szczycie wieży z moją babcią i ze znajomymi z kościoła. Nie powiem, kto to był, ponieważ postaci nie kojarzę, nie znam, ale wiem, że to byli znajomi z kościoła i chcieliśmy zejść z tej wieży, z tej dużej wieży, a spod tej wieży przyszły hordy ludzi innej wiary i zaczęli oblegać tą wieżę. I my chcieliśmy z niej zejść i nie mogliśmy, bo nie mogliśmy się przez nich jakby przedostać. I co my żeśmy do nich krzyczeli? My żeśmy krzyczeli do nich Ewangelia Świętego Jana, rozdział 14. Powiem tak szczerze, ja bardziej jestem człowiekiem, który słucha Pismo niż czyta, bo po prostu tak wolę, czy Biblię superprodukcję. I po prostu nie znam na tyle rozdziałów, żeby pamiętać, co jest w danym rozdziale. I po prostu krzyczeliśmy do nich Ewangelia Świętego Jana, rozdział 14. Po tym, jak się obudziłem, to pierwsze co, to nie wiedziałem, gdzie jestem, musiałem dojść do siebie chwilę. To był akurat czas, w którym musiałem iść do pracy, więc szybko jakby się ogarnąłem, wyszedłem i zadzwoniłem do mojej babci, opowiedziałem jej wszystko. I ja mówię, babcia, proszę przeczytaj mi, co jest w rozdziale 14. I możemy przeczytać od rozdziału 3. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz, do Jezusa. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą i prawda. Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Jeszcze rozdział, werset 12. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię, i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Jaki z tego morał? Nieważne, czy jesteśmy świadkami Jehowy, protestantami, katolikami, prawosławnymi, ważne jest, jaka jest droga do Boga, a drogą do Boga to tylko i wyłącznie przez Jezusa. Amen. Dziękuję. Powiem ci, że jeśli doświadczyłeś kiedyś spotkania z Bogiem takiego wyjątkowego, to będziesz pamiętał to do końca życia. Ja dużo spędzam czasu z Bogiem, ale parę lat temu miałam szczególne spotkanie. Nie wiem, czy to był sen, czy to była jawa. Jak się ocknęłam, to siedziałam, to było jakieś 15 lat temu, siedziałam na łóżku. Nie mogłam ani oddychać, ani wydać z siebie żadnego dźwięku. Ja pamiętam tylko tyle, jak zalała mnie we śnie fala miłości. Fala miłości. Bóg mnie tak ogarnął, tak mnie przytulił. I wiecie, takich rzeczy się nie zapomina. On jest miłością. On jest miłością. I pragnie dla każdego, wiecie, objawienie miłości Ojca, tego, jak On bardzo ciebie kocha, powiem ci, jest takim drogowskazem, usuwa to wszystkie przeszkody z twojej drogi. Ale musisz mieć w sercu to przekonanie i wiedząc, jak bardzo jesteś kochany i kochana. Także życzę wam takich doświadczeń, naprawdę, bo tego się nie zapomina. Potem jeszcze miałam różne takie inne sytuacje, ale to szczególnie, to właśnie zapamiętałam szczególnie. Dzisiaj ja się dzielę słowem z wami. Zobaczcie, ile czekoladek zjadam i sobie tutaj wersety na tym wypisuję, bo to są świetne kartoniki. I jak idę do sklepu po zakupy, to też wycinam te kartoniki i sobie piszę, co mam kupić. No właśnie, wiecie, chciałam dzisiaj podzielić się słowem
o zbliżaniu się do Boga, o tej bliskości. Bóg tego pragnie. On pragnie tego, On pragnie tej intymności z Tobą, On pragnie tylko Twojego serca, żebyś odpowiadał na tą Jego miłość. Otwórzmy, a jeszcze pomodlimy się, oddajemy Tobie, Ojcze, to spotkanie, Duchu Święty, Ty jesteś moim nauczycielem i pomocnikiem. Ty dobrze wiesz, Jezu, że bez Ciebie nie byłabym w stanie wypowiedzieć ani jednego słowa. Ja dziękuję Tobie za tą pomoc. Przekazuj w sposób jasny i zrozumiały, Ojcze. I proszę Cię o oczy, które widzą, oczy serca, uszy, które słyszą, uszy serca i to serce, które pojmie i zrozumie Twój przekaz od Ciebie. Dziękuję Ci w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Drugi Tymoteusza. Wiecie, jak stoję tutaj i dzielę się słowem, to ja przede wszystkim do siebie mówię. Naprawdę, wierzcie mi. Ja czasami bardzo potrzebuję korekty, ale jestem na tyle pokorna, kiedyś nie byłam, że potrafię zgiąć karku i przyjąć słowo. Drugi Tymoteusza 3, 16, 17. Co Bóg do nas mówi? Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Jeśli jesteś, wiecie, no jak się uczymy, jak poznajemy Boga, poznajemy przez Jego Słowo. Bóg ci rąk nie wykręci, to ty musisz otworzyć Biblię i w ten sposób Go poznawać. Tak, tu wszystko tu jest potrzebne. W słowie, tak jak Agnieszka mówiła, dał już nam to, co jest potrzebne do życia i pobożności. Kolosan 1,10. Tak się zastanawiałam, czy zacząć od końca, czy zacząć od początku. I potem wam powiem, z której strony zaczęłam. Kolosan 1,10. Czego Bóg pragnie od nas? Oczekuje od nas. Lewą ręką trochę mi nie tak. Nigdy nie mogę zapamiętać kolejności listów. Przyznaję się. 1,10. Czego Bóg oczekuje? Abyśmy postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Dopóki ta książka będzie leżała na półce zamknięta, nie będziesz Boga poznawał, nie będziesz Go doświadczał. A zaręczam Ci, jak otworzysz, będziesz tak pobłogosławiony, że będziesz potem, sama ręka będzie leciała i będziesz szukał tego czasu, żeby spędzić z Bogiem i z Jego Słowem. Ten sam list, zaczniemy 3. Co Bóg do nas mówi? No jeśli mamy postępować w sposób godny Boga, od wersetu 5, mamy umartwiać wtedy to, co w naszych członkach jest ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Listy są pisane do Kościoła, do ludzi wierzących. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zwlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. I od 12. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, ty i ja, święci i umiłowani,
w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i my mamy odpuszczać. Jeszcze parę słów. To są, wiecie, listy są pisane do kościołów, także do nas. Ja wiem, że wy tak nie postępujecie, ale tak jak powiedziałam, ja potrzebuję tego i wzrastać potrzebuję też w Bogu. 1 Tesaloniczan 4, od 3. Jaka jest wola Boża dla nas? Bóg mówi, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu. Nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Toteż, kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego świętego. Mocne słowa, mocne, ale wiecie, rzadko się słyszy z zakazalnicy słowa korekty. Ludzie się przyzwyczaili do tego, że łaską jesteśmy zbawieni i robimy, co chcemy. Tak jak ja mam dużo znajomych, koleżanek, kolegów z różnych kościołów i wiecie, no Bóg nawołuje nas, żebyśmy się zachęcali, korygowali, przypominali sobie jedni drugim o tym, wiecie, bo tak naprawdę to robimy przysługę przede wszystkim sobie. Nie miałam tego w planie, ale jak znajdę, to wam przeczytam. Jak znajdę, bo to jest bardzo ważne. Może i nie znajdę. To się cieszcie. Tak. To się cieszcie, jak nie znajdę. Ale to było ku zbudowaniu. Może to jest tu trochę dalej, może. Ale myślę, że to jest. Nie, tu nie będzie, to będzie z brzegu. Jak nie znajdę, to nie znajdę. Nie będę się tym przejmowała, ale chodzi tam o to, żebyśmy nawzajem w miłości się korygowali. Bo jeśli grzeszy brat, a ja go nie napomnę, nie upomnę, to mam krew na jego rękach. Wiecie, kiedyś ktoś zwrócił kaznodziei uwagę, że to Stary Testament, że to nieważne. Ale Paweł przypomniał w Dziejach Apostolskich, że głosił całe Słowo Boże. Całe Słowo Boże i nie jest winien niczyjej krwi. Ale powiadam, jeśli chcesz kogoś skorygować czy napomnieć, jeśli nie robisz tego w miłości, nie otwieraj ust. Nie otwieraj ust. Miłość ma nas motywować do wszystkiego. Wiecie, mamy takie Efezjan, przykazania na co dzień. Wiem, że to nie jest popularne, ale no musimy od czasu do czasu odświeżać sobie Boże Słowo. Efezjan 4. Co Bóg do nas mówi od 22. Zwleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w świętości prawdy.
werset 27. Nie dawajcie diabłu przystępu. Wiecie, grzech oddziela nas od Boga. Bóg nie oddziela się od ciebie, bo On cię kochał, kocha i kochać będzie. Tą miłością niezależną, miłością agape. Nic nie jest w stanie ciebie od tej miłości odłączyć, ale grzech, sam się przez grzech oddzielasz od Niego. Nie dawajcie diabłu przystępu. Werset 30. I nie zasmucajcie Ducha Bożego Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Dlaczego masz wybaczać? Dlatego, że tobie wybaczono. Krzyż to przebaczenie. Krzyż to przebaczenie. No i jeszcze jak jesteśmy w Efezjanach, to zajrzymy do 5. Co tam mamy? No też, to zostawiam was, rozdział 5 do poczytania w domu. To są przykazania na co dzień. Nie będę się rozwlekała nad tym, bo już dosyć korekty. Już sama się źle czuję. Krzyż to miłość. Wiecie, świadomość tego, że Jezus wyrwał cię z rąk diabła. Przez krzyż wyrwał cię. I tu już powinieneś, to serce powinno twoje być wdzięczne za to. Wdzięczne za to. Zasłona wykonało się. Jezus powiedział na krzyżu, wykonało się. Zasłona świątyni rozdarła się na pół. Zasłona miała grubość 15 centymetrów. Bóg wyszedł do ludzi i zamieszkał w sercach ludzi, w sercach tych ludzi, którzy Go przyjęli. Na siłę nikomu się nie wciskał. I pragnie twojego serca, pragnie, pragnie ciebie, całego. Twoje ciało, twój umysł, twojego ducha już ma, jak jesteś nowonarodzony. Ewangelia Mateusza 7. Co Boże Słowo mówi od 17. Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Słuchajcie, no my jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków. Każde Boże dziecko, a tu widzę same Boże dzieci, do dobrych uczynków. I te napomnienia, miejmy je w sercu, żeby się Bogu podobać każdego dnia, żeby każde wyjście z domu, żeby naszą postacią, osobowością objawiać chwałę Boga, objawiać Chrystusa, żeby ludzie, ja mówię do siebie, bo czasami nie panuję nad emocjami, ale pracuję nad tym i Bóg we mnie pracuje. No, żeby ludzie patrząc na mnie widzieli Chrystusa, to jest moje pragnienie. I wiem, że kiedyś przyjdzie taki dzień, że zamknę koparę i nie odpowiem niegrzecznie. No niestety, czasami muszę się ugryźć w język. Mateusza 7, 13, 14. Co Jezus mówi do nas? Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą, a ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Którzy ją znajdują. I Łukasza 13:24. Starajcie się wejść, Jezus mówi. Starajcie się. To jest proces. Wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Dlaczego? Z braku pokory.
z braku pokory. Wiecie, ta wąska brama nazywali wąską bramą ucho igielne. Aha, znalazłeś, tak? Ja przepraszam, że się wcinam, ale tutaj mam coś małego zaznaczonego w Biblii i tak miałem takie przeczucie, żeby się z tym podzielić. No więc to jest Ewangelia Mateusza. Czy wiecie, że nieczęsto tak robię, więc wracanie takie przeczucie, żeby się... To na pewno był święty. No, no, mam nadzieję. Więc to jest Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, werset 21, o ile się nie mylę. I to jest bardzo ważne, fundamentalne. Odnośnie tego, że wszyscy tutaj jesteśmy. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Czyli nie wystarczy wołać, nie? Tak. To tym miałem takie życie, żeby się jeszcze tym podzielić. Nie? Wszystko. No. Widzisz, jaka jestem cierpliwa, że nie pogoniłam cię, dzięki. Bóg coś robi we mnie. Tak jak wracam do tego ucha igielnego, do tej wąskiej bramy. Żeby przez nią wejść, dostać się do miasta, to musiałeś się bardzo schylić. A jaka to jest postawa? Na kolanach, postawa pokory. Pokora to jest odległość między kolanami a podłogą. Wiecie, jak wielbłąd miał przejść z ludźmi, musieli zdjąć wszystko, co na nim było. Wielbłąd wchodził przez ucho igielne, przez wąską bramę na kolanach. Także Bóg pokornym łaskę daje. Musiałam się długo uczyć tej pokory, ale dzięki Bogu Bóg wyciągnął mnie ze wszystkiego. Tak jak mówię, szeroka brama to wszystko, co podoba się naszym oczom, pożądliwości ciała, pycha, życia. W Galatach 5 mamy wyszczególnione właśnie uczynki ciała. Jawne zaś są wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo, to do mnie, i w tym podobne. O tym zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Słuchajcie, powiedziałam, grzech oddziela nas od Boga. Bóg się od nas nie oddziela, nie oddziela. Na tej drodze jest diabelstwo. To jest szeroka droga, to jest droga diabelska. Filipian 3, zaraz skończę te horrory. 3:18-19. Co Bóg do nas mówi, że wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Tak jak powiedziałam, to jest, wiecie, diabeł będzie przychodził, będzie kusił, będzie pokazywał, będzie zachęcał, słuchajcie, ale mając Ducha Świętego i objawienie miłości Boga Ojca i tą łaskę codziennie świeżą i nową, żeby się przeciwstawić grzechowi, powiedzieć nie. Będę postępował w sposób godny Pana. Co wiemy o wąskiej drodze? Nie wygląda ciekawie, na pewno jest pod górę. Twarda, wyboista, ale jest to droga do uświęcania. Droga z powiewem pokoju i z powiewem miłości. Bo Chrystus idzie przed tobą, miej tą świadomość. I ta cząstka nie będzie ci odjęta. Tak jak Maria siedziała u stóp Jezusa. Wiecie, mnie się kojarzy właśnie te stopy Jezusa i kiedy siedzę przy Nim i opieram o Jego kolana swoją głowę, nic nie mówię, ale ta Jego obecność mi wystarczy. Ta Jego obecność mi wystarczy. I ta cząstka nie jest odebrana nikomu, jeśli idziesz tą wąską drogą. W Biblii jest ponad 30 tysięcy obietnic na każdą trudną sytuację twojego życia.
Możesz sobie wyszukać, czego potrzebujesz, to tam już jest zaopatrzenie. Tak jak w Psalmie 23 Bóg mówi, że zastawił stół dla ciebie wobec nieprzyjaciół twoich. Krzesło jest puste, czy zechcesz usiąść i wziąć to wszystko, czego potrzebujesz, czy zachęcenie, czy uzdrowienie, czy pokój, czy radość. Cokolwiek potrzebujesz, Bóg wie. Wszystko tam jest. Mateusza 6. Bóg nas zachęca od 5. Żebyśmy się modlili, to znaczy modlitwa to jest rozmowa z Bogiem, żebyśmy oddzielali czas dla Niego. I mówi, jak gdy się modlicie, nie bądźcie jako budnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. To jest właśnie ten oddzielony czas dla Boga, ta relacja intymności, to przebywanie w Jego obecności. I to jest ogromne błogosławieństwo. Powiem ci, najbezpieczniejsze miejsce jest w ramionach Boga Ojca. Także oddziel czas. No i idziemy do tego słynnego rozdziału Jana 14. Co Bóg do nas mówi? Werset 15. Jeśli mnie miłujecie, będziecie przykazań moich przestrzegać. No czy miłujemy Ojca na tyle Jezusa, żeby żyć w sposób godny Jego? To już każdy z nas musi sobie sam na to odpowiedzieć. Werset 21. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje, a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Werset 23. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. To jest właśnie to. No jakie mamy przykazanie? Przykazanie miłości. Jezus w 15 rozdziale krzew winny mówi, to 17 werset, to przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Dał nam przykład. Umył na ostatniej wieczerzy stopy uczniom. Umył uczniom stopy. I tak mamy tą po prostu z tą pokorą przychodzić do bliźniego i do Boga. Z szacunkiem patrzeć oczami Boga na bliźniego. No i chodzić w miłości, w tej miłości agape, bezwarunkowej. Powiem ci, bez Jezusa ja jestem niczym. I tutaj w rozdziale 15 o tym Jezus mówi, trwajcie we mnie, a ja w was, jak latorośl. Ty jesteś latoroślą. Sama z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Słuchaj, bez Jezusa jestem niczym. Muszę być podłączona. Ty też musisz być jak ta gałązka podłączony do krzewu winnego, żeby czerpać właśnie. To jest źródło, Jezus jest źródłem. Stamtąd czerpiesz siłę, radość, pokój, wszystko, co jest potrzebne do życia. Dalej w 11 mówi, to wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Widzisz, Bóg pierwszy umiłował ciebie. Pierwszy cię wybrał. Obraz twój ma wypisany, wyrysowany na dłoni, tak mówi Boże Słowo. Ukształtował cię w łonie matki. Jesteś źrenicą Jego oka. Tak? Alleluja. Idziemy do Jakuba.
4 rozdział, werset 7 i 8. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Widzisz, ten pierwszy krok należy do ciebie. Ty musisz pierwszy krok wykonać. I nie słuchać pokłów, podszeptów diabelskich. Diabeł pracuje na akord. I siedzi i wrzuca głupie myśli do głowy, zachęca, a wiecie, w głowie, wszystko ma początek w głowie naszej. Ale i decyzja należy do nas, co my wybierzemy. Jeżeli poddajemy się Bogu, to zbliżamy się do Niego. To jest ta relacja bliskości, intymności. Ta relacja wprowadza pokój do twojego życia. To, czego najwięcej ten świat potrzebuje dzisiaj, pokoju. Pokoju, naprawdę tego nadnaturalnego w tym zwariowanym świecie pokoju. Kiedyś poproszono dwóch malarzy o zupełnie odrębnych zapatrywaniach, żeby namalowali obrazy. Właśnie tematem miał być pokój. No i przynieśli te obrazy. Na jednym obrazie było jezioro, spokojna toń, słoneczko świeciło, odbijały się krzewy, krzaczki, kwiatki, wszystko w tym jeziorze. Cisza, spokój, błogi spokój, sielanka po prostu. Drugi malarz namalował wodospad taki, wiecie, prawie jak Niagara. I gdzieś w wyłomie między skałami wyrastało drzewko. Na tym drzewku było gniazdo ptasie, w gnieździe pisklęta, a obok siedział ptaszek. I wiecie, to obrazuje nasze życie, że pomimo burz, pomimo problemów, jakie przechodzimy, siedź na tej gałązce w Bożym pokoju, bo możesz to wziąć, bo to jest dar, dar od Boga, dary się przyjmuje. Pokój jest darem i możemy naprawdę... Oczywiście, będąc blisko Słowa, w relacji bliskiej z naszym kochanym Ojcem. Tak jak powiedziałam, najbezpieczniejsze miejsce w ramionach Ojca. Wiecie, wiemy wszyscy, że żyjemy w dniach ostatnich, czasów ostatecznych. Powiem wam, że to są nawet ostatnie godziny. Efezjan 5. Zobaczmy, po jaki kościół przyjdzie Jezus. Wiecie, dopóki przebieramy nogami po tej ziemi, to możemy naprawdę się uświęcać i żyć tak, żeby się Bogu podobać. Efezjan 5, 25, druga część. Tutaj Jezus mówi o chrześcijańskim życiu rodzinnym, ale mówi: mężowie, miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby ten Kościół uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały. No dzisiaj ty jesteś Kościołem, bez zmazy lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Po taki Kościół przyjdzie Jezus. Słowo Boże wyraźnie o tym mówi. To nie są moje wymysły, bo cytuję wam Biblię. No, uparta kartka. Drugi do Koryntian. Dzisiaj dużo wersetów. 11. 11:2. A to pierwszy otworzyłam, a to ma być drugi. Drugi, 11:2. Co Paweł mówi? Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą. Paweł zabiegał. Tworzył kościoły i zabiegał o te owieczki Boże. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą.
mamy czas, możemy naprawdę zbliżać się każdego dnia do Boga. Wiecie, patrząc Łukasza 17, też tam Jezus do nas coś mówi. 28. O! Jezus mówi, podobnie też było, mówię o czasach ostatecznych, o tych ostatnich chwilach. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Dalej, co tu mam? Werset 34. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Tu mowa jest o pochwyceniu Kościoła. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. I tak, to jest obraz Kościoła. Słuchajcie, obraz Kościoła cielesnego i duchowego. Obraz Kościoła cielesnego i duchowego. Wiecie, możemy zajrzeć, to znaczy nie będziemy otwierać, pokrótce wam streszczę, w pierwszej Mojżeszowej werset 13, 14 i 19 to jest historia Lota i Abrahama. I to nam, wiecie, bardzo jasno i wyraźnie pokazuje te dwa kościoły. Abraham, obraz kościoła duchowego, Lot, obraz kościoła cielesnego. Przypatrzymy się tym dwóm postaciom ze Starego Testamentu. Lot był bratankiem Abrahama. I jak zmarł mu jego ojciec Haran, Abraham, takie były zwyczaje, że przejął kontrolę i zatroszczył się o Lota. Przejął nad nim ojcowski autorytet. Ale wiecie, Lot dorastał, stał się dorosłym mężczyzną, miał swój majątek też, swoje bydło, swoje owce i zaczęło brakować miejsca i zaczął się konflikt, właściwie nawet nie między Lotem a Abrahamem, ale pasterzami obydwu panów. I co mówi Abraham? Nie kłóćmy się, bo jesteśmy braćmi. Wybierz, jeśli ty pójdziesz w prawo, ja pójdę w lewo, a jeśli ty na lewo, to ja pójdę w prawo. To powiedział Abraham, dał mu prawo wyboru. No i jest to wzór duchowego chrześcijanina. Nie chciał się kłócić, chciał rozwiązać konflikt. I oddał to pierwszeństwo w wyborze ziemi Lotowi. Czym się kierował Lot? Swoimi oczyma, pragnieniami, pożądaniami. Zobaczył ziemię, zobaczył żyzną ziemię, trawy, wszystko soczyste. To go tak zachwyciło, że się skusił i ufał swojemu rozumowi i oczom. Żył przez oglądanie, patrzył na fakty. Rozbił swoje namioty aż do Sodomy. Ale był człowiekiem wierzącym. Był wierzącym, bo Piotr w swoim liście o nim wspomina, że był sprawiedliwy. No ale wiecie, to były niewłaściwe jego decyzje, one były hodowane w sercu, te złe pragnienia. I zachowały go w tej, nie zachowały go w duchowej czystości. On bardzo chciał, ale wiecie, pragnienia były silniejsze od niego. Otrzymał ostrzeżenie od Boga, bo w jednej chwili wszystko zostało mu zabrane. Wszystko stracił. Król Elamu napadł na Sodomę, złupił ją, ograbił ze wszystkiego. Co robi Abraham? Zbiera swoich ludzi, idzie i odzyskuje, ratuje Lota i ratuje cały jego
dobytek. Mógł odwrócić się i powiedzieć, mam cię w nosie, wziąłeś co najlepsze, to żyj sobie po swojemu, ale nie. No i to taka postawa podobała się Bogu też. I z czego dowiadujemy, co jeszcze dowiadujemy się z tych rozdziałów? Że Lot siedział w bramach Sodomy. A kto siedział w bramach Sodomy? Nie był już zwykłym mieszkańcem, tylko był sędzią. Rozsądzał sprawy mieszkańców. A co się w Sodomie działo, no to nie muszę wam mówić. Mieszkał z nimi, widział te bezbożne ich uczynki, słyszał o nich, trapił się dzień w dzień w prawej duszy swojej i zamiast cieszyć się bogactwem, miał udrękę w duszy. I tyle z tego miał. Nie miał pokoju, nie miał radości z takiego życia. Wiecie, Bóg chciał, Mojżesz kłócił się z Bogiem, bo tam chodziło o zniszczenie tej Sodomy, nie będę się nad tym rozwodziła. Bóg chciał uchronić Lota i jego rodzinę. Wysłał dwóch aniołów. I oni zatrzymali się na nocleg w domu Lota, ale całej tej społeczności Sodomy, słuchajcie, widzieli tych aniołów, potężne postaci, zaczęli dobijać się do drzwi Lota, bo chcieli igraszki, poigraszkować z nimi. Lot nie chciał absolutnie tam ich wpuścić, już był gotowy dać swoje córki, ale oni nie chcieli się zadawalać zwykłym seksem, tylko już wiecie, poprzewracane w głowie mieli wszystko. No i aniołowie porazili ślepotą mieszkańców Sodomi. No byli ślepi, po prostu byli ślepi. Diabeł czasami też nam zaślepia oczy. Taka jest jego rola, ale my mamy potężnego Boga. I słuchajcie, no Bóg wysłał tych aniołów, żeby wyciągnęli tą rodzinę Lota z tego bałaganu całego. Czy Lot szedł chętnie? Nie. Nie, opierał się. Żal mu było zostawić tego majątku, tego wszystkiego. Został wyprowadzony z Sodomy siłą przez aniołów. On nie potrafił odciąć się od swojej cielesności. Bóg jeszcze, jak już wyszli, mówi, żeby nie obracali się za siebie. Żona Lota nie posłuchała, odwróciła się, żal jej było tego bogactwa, co zostawiła tam, tych majątności, pieniędzy, biżuterii i wszystkiego i zamieniła się w słup soli. Tu nam, wiecie, no, to jest też wskazówka dla nas, żeby być posłusznym Bogu, prawda? W posłuszeństwie jest błogosławieństwo. Ona nie potrafiła zapomnieć tego, co musiała zostawić w Sodomie. A kaznodzieja Salomon mówi 5:9, kto kocha pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci, a kto miłuje bogactwo, zysków mieć nie będzie. I Jezus w Ewangelii też, wspomnijcie żonę Lota w Łukaszu 32:17. Wspomnijcie żonę Lota. On myślał, że ta nadjordańska ziemia przyniesie mu szczęście, radość. Była tak piękna jak ogród samego Pana Boga, że da mu dostatnie życie, pieniądze i bogactwo. I dała, ale trapiły go inne rzeczy. Nie potrafił się z tego cieszyć. Nie potrafił. I wiecie, jak został wyprowadzony już tylko z córkami, to zamieszkał w jaskini. Smutny był koniec tej całej historii, za chwilę wam o tym powiem, bo córki Lota były wychowywane w tej atmosferze, tej zgnilizny i tego brudu, tego grzechu, że napatrzyły się na to wszystko, no były z tym ojcem i on by je mógł uchronić, gdyby miał tylko Lot na tyle siły, aby być bliżej Boga, żeby być duchowym człowiekiem.
ale wybrał to, co chwilowo wydawało mu się przyjemniejsze, wygodniejsze, ale i zarazem grzeszne. No i historia Lota kończy się bardzo smutno. Córki zapragnęły obcowania z mężczyzną, a że nie było żadnego mężczyzny tam, więc spiły tatusia. Starsza się pierwsza przespała z tatusiem, zaszła w ciążę, druga w drugiej kolejności też zaszła w ciążę. Pierwsza urodziła Moaba, co znaczy pochodzący od ojca, młodsza zaś Ban Amiego, co znaczy syn mojego krewnego. I powiem wam, powstały rody, które stały się najbardziej zaciekłymi wrogami Izraela. Taka była jego historia. A Abraham, człowiek duchowy, człowiek wiary, bardzo podobał się Bogu i Bóg mu błogosławił. Ojciec wielu narodów, człowiek według Bożego serca. To są dwa obrazy Kościoła. Abraham był posłuszny, ofiarował Bogu dziecko obietnicy ukochanego Izaaka, na którego czekał 25 lat. Czekał i nie zwątpił w swoim sercu. Wiecie, każdy z nas ma coś w swoim życiu ukochanego, takiego Izaaka. No, czy potrafimy go ofiarować Bogu? To może być kariera, praca, pieniądze, to może być ktoś bliski, jakieś pragnienia, ambicje, to może być telewizja, internet, cokolwiek, cokolwiek, co stawiasz na pierwszym miejscu przed Bogiem. Bóg nie pragnie Izaaka od ciebie, On pragnie ciebie i twojego serca. On pragnie ciebie, On... I powiem ci, że możesz mieć to wszystko z Bogiem, w Jego bliskości i intymności i tak jak powiedziałam, czeka na ciebie w komorze. I jeżeli coś oddajemy w Boże ręce, zobaczymy w tym wszystkim Boże ręce. Amen, amen. Pamiętajcie, że jesteście umiłowanymi dziećmi, że kocha was miłością bezwarunkową, że nie zostawi cię i nie opuści, że zawsze jest z tobą. Jego pomocna dłoń jest wyciągnięta, nie jest zbyt krótka, żeby nie wyciągnąć dzieci, nie pomóc. W każdej sytuacji, tak jak powiedziałam, ponad 30 tysięcy obietnic, one są darami, bierzemy je przez wiarę. A Bóg za swoim słowem stoi, ono nie wraca puste, tylko wykonuje to, z czym zostało posłane. Izajasza 54:17 mówi, że żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra. Diabeł nie ma w twoim życiu mocy. Nie ma, dopóki go nie dopuścisz do siebie, dopóki mu nie pozwolisz. On jest pokonany. Także decyzja należy do ciebie. Amen, amen. Będziemy mieli teraz wieczerze. Poproszę Kazika i Stasia. I może Bernatkę, bo widzę Bernatka, bo są trzy przygotowane. Będzie, będzie. Będzie jeszcze ofiara na misję. Dzisiaj ofiarę misyjną zbieramy na Jacka Polanowskiego. Potrzebuje operacji stawów biodrowych. Ma tak zniszczone. Nie tylko my, ale wszystkie kościoły mają udział w tym. I będziemy, żeby go wesprzeć. Jest... Może rozdamy najpierw wieczerze. Weźmy wino, weźmy chleb. Spędźmy tą minutę czy dwie, oddając swoje serce Bogu, zbliżając się do Niego.
Powiedz mu, jak bardzo go kochasz, jak bardzo jesteś wdzięczny za Jezusa, za Jego miłość, za Jego słowo, za drogę, którą prowadzi Ciebie. Niech to będzie taka chwila, serce do serca, do ojcowskiego serca. Przytul się po prostu. Przytul się. Wdzięczne serce za to, że jesteśmy wyrwani z rąk diabła. Dziękuję Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa, za Twoją miłość, Panie, za opiekę, za życie wieczne z Tobą razem. O tak, Panie. Za to, że jesteś obecny w każdej chwili mojego, naszego życia, że Ty nas nie opuszczasz i nie zostawiasz. W Tobie mamy wszystko. Za imię Jezus, które jest ponad wszelkim imieniem. Wszystko ma swoje imię. Wszystko ma swoje imię, a Jezus jest ponad wszelkim imieniem. O, dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Kto nie spożył, to spożyjmy. Tak jak powiedziałam, ta ofiara misyjna jest przeznaczona dla Jacka Polanowskiego na tą operację, która będzie kosztowała kilkadziesiąt tysięcy. Co Boże Słowo mówi? On był częścią naszego Kościoła jakiś czas temu. Bóg do nas mówi, a czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki mamy czas, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Także mamy okazję, wiecie, nie wiadomo, w jakiej sytuacji może się znaleźć każdy z nas. Ja wierzę, że daj Boże, nie będziemy potrzebowali takiej pomocy. Dlatego bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Patrzę, co ja tutaj mam jeszcze. Może poproszę o ogłoszenia. Nabożeństwa niedziela, godzina 10:30, środa 18:30. Modlitwy w niedzielę 10 i we wtorki o godzinie 19:00. W środy przed nabożeństwem o 18:30. Sobota to jest dzień ewangelizacji. Tutaj jak chcesz nam pomóc, uczestniczyć, to kontakt ze Stasiem. Stasiu jest dyrektorem od wychodzenia na ulicę. No, co jeszcze? Aha, w lipcu pastor będzie się dzielił słowem. Duch Święty w nas i na nas i obok nas chyba. I pośród nas. Także będzie to cykl nauczań. Modlitwa mężczyzn. Dzisiaj, niedziela 7 lipca, godzina 20, w budynku kościoła. Czy coś jeszcze? Aha, ewangelizacja z karawanem w przyszłą sobotę, 13 lipca, o 21:45. Bardzo dobra, wiecie, cel naszej wiary, zbawianie dusz, przyprowadzanie ludzi do Boga. Agnieszkę poproszę teraz.
zachęć Kościół do spotkań modlitewnych. Tu mam w ściądze napisane. Jeszcze raz, kochani, drogi Kościele, chciałam was zachęcić, zaprosić na modlitwy do Kościoła. I to, co chciałam powiedzieć, to czy my chcemy żyć jak pierwszy Kościół żył? W znakach, cudach, dziwach, niesamowitych rzeczach. Czy my chcemy? Chcemy, prawda? I tego oczekujemy. Wiecie, że jest też nasza rola do odegrania. Tak jak czytamy w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale, to jest tylko jeden werset przeczytam, w drugim rozdziale, że Kościół codziennie, 42, i trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. I 46. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. I Bóg czynił niesamowite rzeczy. To, co my potrzebujemy poświęcić się Bogu, potrzebujemy się modlić, Kościół potrzebuje się modlić. Jeżeli w jakiejkolwiek jesteśmy sytuacji, czy przechodzimy przez próby, czy naprawdę jesteśmy, zwyciężyliśmy dużo rzeczy, potrzebujemy się modlić. Także zapraszam was na wspólne kościelne modlitwy, bo to jest niesamowity czas i ja wiem i wierzę, że każdy z nas też potrzebuje takiego czasu wspólnych modlitw. Tak, amen, tak. Halleluja. Kasia. Wiem, widzę cię, widzę twoją rękę, widzę. Witam was serdecznie, kochani. Chciałam zaprosić was do księgarni, do nas, do kościoła. Mamy fantastyczną pozycję 101-letniego pastora Bałczyńskiego, który opowiada o swoim życiu. No wiecie, 101 lat i jeszcze być pełny sił i głosić słowo. No, to trzeba trochę być podłączonym, że tak powiem, do nieba bardzo mocno. Opowiada właśnie o tym, jak Bóg go prowadził przez swoje życie. Jest to jego biografia. Wiem, że jest napisana współpracą przez jego córkę, nie Bogusię, którą znamy, Bogusię Wziątek, tylko jego drugą córkę, która mieszka w Stanach Zjednoczonych. Ale przeczytałam tą książkę i słuchałam go tutaj, chociaż powiem, że jak go słuchałam bardziej na mnie, to podziałało, ale serdecznie zapraszam do księgarni. Także dziękuję bardzo. Nabożeństwo się kończy, mamy dzisiaj poczęstunek, także błogosławimy w imieniu Jezusa to, co będziemy jedli. I przypominam wam, że jeśli potrzebujesz modlitwy nałożenia rąk, możesz po nabożeństwie tu wyjść do przodu i zawsze ktoś będzie, żeby się o ciebie pomodlić. Miejcie błogosławiony czas, błogosławiony tydzień. Ja was też błogosławię w imieniu Pana Jezusa, siebie też. No i smacznego!